They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. 'Cause it's your life. Rewind. 'Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Dawno, dawno temu. W odległej krainie wszystkie oczy zwrócone były na Apple, która miała wygłosić najważniejszą deklarację swojego życia. Ja jestem Applewhite, córka królewny Śnieżki i dziś przyrzekam iść za moim przeznaczeniem. No oczywiście, ty byś zaczęła od Apple. Zawsze faworyzujesz ulubieńców. Zacznij od początku roku szkolnego. Niech będzie. Zbliżcie się, przyjaciele, a usłyszycie opowieść. Opowieść o Ever After High. Liceum dla nastoletnich synów i córek najsłynniejszych bohaterów z bajek, jacy kiedykolwiek istnieją. Ten rok miał być inny niż wszystkie dla uczniów Ever After High. Bajka Apple. Królewska opowieść. W tym roku miała się odbyć ceremonia dziedzictwa. Doniosła uroczystość, podczas której uczniowie przyrzekają przed całym baśniowym światem, że pójdą w ślady swoich bajkowych rodziców. Nie do wiary! Ceremonia dziedzictwa już w tym roku, a mamy jeszcze tyle do zrobienia! Totalny czas! Tegoroczne afterparty to będzie impreza wszechczasów! Słyszałam, że DJ Enchant będzie! Briar, tu nie chodzi tylko o imprezę! Chodzi o przeznaczenie! Przyszła królowa! Nie możemy sobie pozwolić na kompromitujące zdjęcia na bajkobuku! Hej, tu córka śpiącej królewny! Jeśli będę musiała spać przez następne 100 lat, to muszę się teraz wyszaleć! Daj spokój, nikt nie napisze na ciebie nic złego, wszyscy cię uwielbiają! To Applewhite! Wspaniała! Mogę ponieść ci książki? O, Tiny, jaka z ciebie urocza istotka! Dziękuję. Widzisz? Oni cię kochają. O, nie chcę stracić ani minuty z pierwszego dnia. Cześć, jak się macie? Hej, co słychać? Cześć, książę Daring. Dlaczego zakrywasz sobie usta dłonią? Bo widzisz, właśnie wybieliłem sobie zęby i dyrektor Grimm powiedział, żeby ich nie pokazywać, bo... Ale twój uśmiech jest taki czarujący. Cóż, no wiesz. Moje oczy, nic nie widzę. Nic mi nie jest. Apple? Daring? To? Jakieś pikantne szczegóły z randki dla zwierciadlanego portalu? Odpowiedz do lustra! Och, Blondie, Daring i ja nadal nie jesteśmy parą. Jesteśmy w liceum. Mamy czas, aby potem żyć długo i szczęśliwie. Ale wy jesteście tą idealną parą! Niezbyt tacy, niezbyt owacy, jesteście w sam raz! Chodźmy, Apple, zjedzmy jakiś lunch. Do czarowania! Tej nocy w internacie Ever After Apple przygotowała niespodziankę dla nowej współlokatorki. Myślisz, że Raven to się spodoba? No jasne! Która przyszła zła królowa nie chciałaby złego tronu, złej korony i złego nawiedzonego lustra? To prawda, ale dlaczego ty to robisz dla Raven? Dlatego, że ona jest ważną częścią mojej historii. Kiedy mnie otruje, wtedy wszystko się zmieni. Książę będzie mógł mnie zbudzić, a ja zostanę królową. I zacznie się moje żyli długo i szczęśliwie. Potrzebuję jej! Hej, Maddie! Szybko, schowaj się! Nie chcę, żeby wiedziała, że mi pomogłaś! To ja wyjdę przez okno! Jeszcze tego nie robiłam! Współlokatorko, witaj! Ha, niezłe, Apple, ale w tym roku mieszkam z Maddie. Już nie mieszkasz? Ha? Jemy, ale ja jestem przystojny! Daring, skąd wiedziałeś, że tu spadnę? Ratowanie dam z opresji. To moja specjalność. Wiesz, to był totalny odlot! Zostań tu, zrobię to jeszcze raz! Hej, masz ochotę na hokus latte? O, to magiczny pomysł! Ja lubię latte z pieprzem, a ty jaką? O, ja lubię dużo, dużo, dużo śmietanki! Hej! Cześć, Ashlyn! Wybierzecie się później na wycieczkę? Już tak dawno nie byłam w lesie. To cudowne uczucie wrócić do tego, co jest naprawdę ważne. Mam przesyłkę 300 par butów do szklanego pantofla. Nowe buty? Gdzie? Tam. A! 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 A!
Kocha buty. Cóż, ona jest córką Kopciuszka. Pora na próbę ceremonii dziedzictwa. Nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy wreszcie zobaczą, jaka będzie ze mnie super królowa. Ale Apple nie wiedziała, że Raven Queen miała inne plany. Które zmienią świat na lepsze. Na gorsze. Gdy pojawi się magiczny klucz, wsuńcie go ostrożnie do zamka Księgi Legend, a potem stańcie wyprostowani i obwieśćcie światu wasze przeznaczenie. Czy wyraziłem się jasno? Ale jeśli... Nie ma pytań? Dobrze. Kto chce wyjść pierwszy? Ja! Wejdź na mównicę, moja przyszła królowo. Ja jestem Apple White i przyrzekam iść za moim przeznaczeniem jako następna królewna Śnieżka. Świetnie. Tak, wiem. Ja jestem Briar Beauty i przyrzekam, że podzielę losy mojej mamy i zasnę na całe długie 100 lat. Ale zanim zapadnę w sen, chcę wykorzystać każdą minutę. O, a tam przy okazji mój pokój piątek wieczorem zrobimy taką imprezę, tak spadnie. Następny. Siemacie, Charming, Daring Charming. Ja przyrzekam, że będę taki jak mój tata, Król Charming. Dzielny, przystojny, miły, przystojny, rozumny i przystojny. Następna. Jestem Raven Queen i przyrzekam, że będę iść za przeznaczeniem jako... chcę zadać pytanie. O co chodzi? Tak się zastanawiałam, bo jeśli nie będę chciała przyjąć przeznaczenia, to co wtedy? O! Ona musi to zrobić przecież! Jeśli mnie nie otruje, to nie padnę nieprzytomna i nie będę pocałowana przez księcia i nigdy nie zostanę królową i nigdy nie będziemy żyli długo i szczęśliwie! Ależ Raven, pozbądź się tych niebezpiecznych myśli. Kontynuuj. Ja chcę stąd iść. Hej, czekaj! Przepisy są przepisami! Tej nocy Apple uciekła do zaczarowanego lasu, zastanawiając się, co będzie z jej przeznaczeniem, jeśli Raven nie przyjmie swojego. Dyrektor Grimm? Wybacz, że cię przestraszyłem, moja droga. Chcę, żebyś miała oko na swoją współlokatorkę Raven. Musimy przestrzegać ustanowionych reguł. To jedyny sposób, aby nasz świat przetrwał. Proszę, obserwuj Raven i spróbuj na nią wpłynąć. Wiem, że zrobisz wszystko, co konieczne. A... I tak, w obliczu zagłady, zagrażającej Ever After High... Czy ty zawsze musisz być taka dramatyczna? A czy ty musisz psuć moje ponure zakończenia? Ostatecznie zawsze znam moje zakończenia. Zawsze bierzesz stronę royalską. Ale co ty... I oto nadszedł dzień ceremonii dziedzictwa, w którym to uczniowie Ever After High podpisują wielką księgę legend, przyrzekając, że pójdą w ślady swych baśniowych rodziców. Albo i nie. Żartujesz? Ja prowadzę narrację. Maddie, musisz mi pomóc. Czuję, że nie będę w stanie podpisać wielkiej księgi legend, ale nie chcę też sprawić zawodu całej szkole. I nie zapominaj o tym! Jeśli nie podpiszesz, twoja historia zniknie, puf! A ty możesz popaść w zapomnienie! Wiesz, że to może trochę zaboleć. Nie wiemy, czy to jest prawda. Ale jeśli jest? A jeśli nie jest? Ale jeśli jest? Tak mi nie pomagasz. Chwilunia! Już wiem, kto może nam pomóc! Nie, ale widzisz, ja też mam super królewską krew. Raven! Jesteś wreszcie? Musimy pogadać. No, nie uciekaj! Apple, dokąd tak pędzisz? Muszę przekonać Raven do podpisania księgi. Moje przeznaczenie od tego zależy. Jeśli ktokolwiek zna prawdę o wielkiej księdze legend, to Giles Grimm! Drogie jaskółki, tu razem z razem! On mówi zagadkami! Ciąże na nim klątwa bełkotu, sprawia wrażenie na wierzchu. Powiedział, miło, że wpadłyście! Zapytaj go o księgę. Jeśli nie podpisze, to czy naprawdę wtedy zniknę, rozpłynę się? Czy muzyczne krzesło zmieni swój ton, kiedy stolik z granitu rozbije się o dzwon? Ten król, co śpiewa jak poranny ptak, obawia się kota, który chodzi w spak. Mówi, że coś jest nie tak z tą księgą. A jeśli nie podpiszesz, twoja bajka będzie... Co? Co?
wybacz. Jeśli nie podpiszesz, twoja bajka będzie trwać nadal. O, naprawdę? Och, to wspaniale. Tak sądzę. Tak sądzisz? Hej, zagadkowy to nie jest dokładny język. Nadszedł dzień ceremonii dziedzictwa. A teraz zapraszam, Apple White. Ja jestem Apple White, córka królewny Śnieżki. I dzisiaj chcę przyjąć swoje przeznaczenie. Następna, Raven Queen. Nazywam się Raven Queen. Jestem córką złej królowej. I chcę przyjąć... Ja... No dawaj, zrób to! Jestem Raven Queen i zamierzam sama kierować swoim losem. Moje szczęśliwe zakończenie zaczyna się teraz! Co się z nim teraz stanie? Nadal tu jestem. Jakoś nie zniknęłam. Jak możesz być taka... tak samolubna? Przepraszam cię, Apple, ale ja... O, zatrzymajcie się wszyscy! Nie wiedziałam, że potrafię tak zrobić. Przepraszam cię, Apple, ale nie chcę, żeby ktoś mi mówił, kim mam być. Sama chcę wybrać moją przyszłość. Czy ty tego nie rozumiesz? Pamiętaj, że nie tylko ja mogę teraz wybrać swoje przeznaczenie. My wszyscy możemy. Nawet ty. Ale ja nie chcę mieć innego przeznaczenia. Podoba mi się to, które mam. A teraz przez ciebie to może się nie zdarzyć. A może tak? Sama nie wiem. Ja nic już nie wiem. Wow! Nadal tu jesteś? Żadne puf, puf, puf! Jej! No właśnie, co za ulga! Między Royalsami a Rebelsami już nigdy nie będzie tak samo po tym, jak Raven stanęła w obronie swoich przekonań. Popełniła duży błąd, nie uznała swojego przeznaczenia, napyta sobie biedy. Słuchajcie, narratorzy! My tu próbujemy mieć trochę spokoju! Raven jeszcze nie wie, jakie moce uwolniła. Musimy to powstrzymać, zanim ten bunt wymknie się spod kontroli. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending.